Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Czego Jezus uczył o przebaczeniu? Zobacz Mateusza, rozdział 6, werset 12 do 14. Ze wszystkich słów, które kojarzymy z Chrystusem, przebaczenie jest jednym z pierwszych. Jezus i przebaczenie to jedno. Cierpiąc niewysławioną mękę na krzyżu, wyszydzony, opluwany przez oprawców i złośliwych gapiów, wypowiedział zdumiewające słowa: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Łukasza 23, werset 34. W kazaniu na górze poszedł tak daleko, iż nakazał nam przebaczać tym, którzy przeciwko nam zawinili, jeśli chcemy, by Bóg przebaczył nam nasze winy. Zobacz Mateusza, rozdział 6, werset 12, od 14 do 15. Czego Jezus uczył o przebaczeniu w podanych wersetach? Zobacz Marka, rozdział 2, od 5 do 12. Marka 2, od 5 do 12. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy Twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, co siedzieli i rozważali w sercach swoich. Czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: stań, weź u swoje łoże i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, na ziemi rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich tak, iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Łukasz, rozdział 7, werset 36 do 50. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, że zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku i stanąwszy z tyłu u niego stóp, zapłakała i zaczęła łzami zlewać jego nogi i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiedział: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona ze łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd szedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczone jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało są odpuszczone, mało miłuje. A rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli swój biesiadnicy rozważać w sobie, któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju.
Łukasz, rozdział 17, werset 3-4. Miejcie się na baczności, jeśli by zgrzeszył twój brat, strofuj go, a jeśli się upamięta, odpuść mu. A jeśli by siedemkroć na ten dzień zgrzeszył przeciwko tobie i siedemkroć zwrócił się do ciebie, mówiąc, żałuję tego, odpuść mu. Jan, rozdział 8, werset 1-11. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, postawili ją pośród i rzekli: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamieniować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do skarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzież są ci, co cię oskarżeni? Nikt cię nie potępił. A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. I wtedy rzekł Jezus: I ja cię nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. Jakie zaostrzeżenia równoważące powyższe wspaniałe stwierdzenia o przebaczeniu znajdujemy w podobnych wersetach? Mateusza, rozdział 12, werset 31-32. Mateusza, rozdział 12, werset 31-32. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym świecie, ani w przyszłym. Mateusz, rozdział 18, werset 6. Kto zaś zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono w głębi morza. W Mateuszu 14:21 Jezus wyraził ubolewanie nad losem człowieka, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Przypuśćmy jednak, że człowiek ten wyznałby swój błąd i wyraził skruchę. W tym kontekście porównaj postępowanie Judasza i Piotra po tym, jak wyparli się mistrza. Gdy Judasz dowiedział się, że Jezus został skazany na śmierć, żałował tego i zwrócił pieniądze. Jednak słowa wydają się zupełnie stosowne. Zgrzeszyłem, gdyż wydałem krew niewinną. Mateusza, rozdział 27, werset 4. W przeciwieństwie do publicznego wyznania Judasza, Piotr zapłakał dopiero wtedy, gdy opuścił dziedziniec pałacu arcykapłana. Nie wrócił tam, by odwołać swoje haniebne wyparcie się Jezusa. Mimo to Judasz został potępiony, a Piotr otrzymał przebaczenie. Na czym polegała zasadnicza różnica między nimi? W jaki sposób powinniśmy rozumieć przebaczenie w praktyce? Na przykład kobieta może przebaczyć mężowi, który ją bije, ale czy to znaczy, że nadal ma biernie znosić przemoc? Jak możemy przebaczyć, a jednocześnie być dość mądrzy, by chronić siebie i innych przed tymi, którzy nadużywają naszego zaufania? Dziękuję.